Jeszcze czy na najbliższej sesji wraca temat, czy do 10 pani prezes przysłała pismo, określiła tak, się tak. Pani prezes się zmieściła w terminie, przysłała pismo, w tym piśmie powiedziała, jeszcze raz przypomniała mi, że odbyły się spotkania różne, że na tych spotkaniach już wszystko wyjaśniła. Wskazała mi nawet stronę w internecie, na której mogłem sobie sprawdzić wyniki finansowe szpitala. Więc formalnie pani prezes wykonała swoją pracę, do 10 się zmieściła. Co to oznacza? Niestety nie przysłała mi umowy z policją na badanie osób zatrzymanych przez policję i w związku z tym ja uważam, że warunek uruchomienia tych pieniędzy nie został spełniony. To jest pana karta przetargowa, tak? Nie, ja nie traktuję tego w kategoriach przetargu. Ja uważam, że w powiatowym mieście duży szpital powinien badać wszystkich. Zatrzymanych, niezatrzymanych, przychodzących, dowożonych. No, ja uważam, że lekarze złożyli przysięgę kiedyś Hipokratesa i sądzę, że będą się z niej chcieli wywiązywać dalej. A jeżeli jest z tym jakiś opór, no to ja nie jestem prezesem szpitala. Ja tylko grzecznie proszę panią prezes, żeby porozmawiała ze swoimi pracownikami i ten temat uregulowała. Był niedawno u mnie pan komendant policji, pan komendant powiatowy. Rozmawialiśmy o tym. Jeszcze raz popatrzyliśmy w ilości, w liczby tych badań w miesiącu. To są, proszę państwa, od 12 do 20 badań w miesiącu. Takich osób, które policja przywozi w ramach różnych interwencji, różnych sobie powiedzmy. I to nie dotyczy tylko marginesu społecznego. To nie dotyczy tylko przestępców. Zdarzają się też inne sytuacje, w których interweniuje policja i prosi lekarzy o ocenę stanu zdrowia takiej osoby. Wobec tego no, 20 badań w miesiącu to myślę, że nie jest to ponad możliwości naszego powiatowego szpitala. Ale co hipotetycznie, jeżeli ta umowa nie zostanie w ogóle przedstawiona, na co te pieniądze zostaną przeznaczone przez pana? No, ja mam 100 tysięcy pomysłów, na które można te pieniądze przeznaczyć. Ale mają być przeznaczone na zdrowie? Ogólnie pojęte. Na przykład plac zabaw to jest też ochrona zdrowia, ponieważ uczymy dzieci aktywnego spędzania czasu, uczymy tego, że wysiłek fizyczny jest wskazany, a nie jedzenie chipsów, więc... To jest bardziej profilaktyka niż ochrona. No, ale przekłada się potem na ochronę, prawda? Jest mniej jakichś tam zdarzeń związanych z chorobami. Mamy jeszcze w zanadrzu tężnię solankową. To temat, który dzisiaj wiele samorządów podejmuje, więc może taką tężnię uruchomimy. Mamy jeszcze inne tematy. Mamy taką dziesiątkę przygotowanych tematów, które pewnie niedługo ogłoszę, albo no, może się zdarzyć tak, że będzie jednak ta umowa z policją i będziemy wracali do tematu przekazania tej dotacji. Ale pan burmistrz wie, że ci lekarze, czy w ogóle lekarze, nie chcą się tym zajmować. I stąd pani prezes nie może obłożyć takiego zadania. No panie redaktorze, no, gdybym ja mógł badać, albo pan, to byśmy pewnie badali. Ale nie możemy. No. Nikt z nas nie pokończył właściwych studiów. Tylko lekarze mogą, stety czy niestety. No uważam, że stety, no bo przecież każdy by chciał być badany przez lekarza, a nie przez dziennikarza czy burmistrza, prawda? Wobec tego, no cóż ja mogę powiedzieć? No. Wydaje mi się, że jest w tej chwili tutaj oczekiwanie na gest ze strony lekarzy, którzy przecież zabiegają też o sprzęt, który ma poprawić warunki leczenia, prawda? Warunki pobytu, możliwości diagnozowania różnych chorób. Wobec tego, jeżeli lekarzom zależy na tym sprzęcie, to myślę też, że powinno zależeć i na tej umowie, i na świadczeniu tych usług, które zwiększają bezpieczeństwo wszystkich nas tutaj w Kamiennej Górze.